Elo, elo, witamy w Tomb Raider, odcinek 13. Przeszliśmy przez tę bramę, przez tę pułapkę i jesteśmy w kolejnym części tego ubogiego terytorium, czy coś takiego. Zatrzymać starego! Uciekam! Co jest grane? O kurde, coś tam się dzieje. Co my tu mamy? Tu mamy... To chyba tylko jedna droga, ale nie jestem pewny. Zobaczmy, co my tu mamy. Moja cierpliwość została wynagrodzona. W końcu mam swoich poruczników, moje zbrojne ramię na wyspie. Sztormy przyniosły mi dokładnie takich ludzi, jakich potrzebuję, aby zacząć tworzyć bractwo Solarii. Silnych ciałem, ale słabych duchem. Sztormy ich złamały, osłabiły, a ja podniosłem ich z kolan. Teraz mi służą, a za moim pośrednictwem jej, słonecznej królowej. Ona wskazuje mi drogę. Zawsze wskazywała mi drogę. Nie mogę zaprzeczać temu, co widziałem. Oni też wkrótce nie będą mogli. Ona jest wszędzie na tej wyspie. Bractwo Solarii musi jednak rosnąć. Zrekrutujemy tylu, ilu zdołamy. Ustanowię prawa, stworzę kodeks, według którego będą żyć i budować dla słonecznej królowej, podczas gdy ja będę szukał klucza. Coś to ciekawe, no. Dobra, co my tu mamy? Tu jeszcze mamy skrzyneczkę. Oj. Jakiś trup już tam wisi. Dobra, trzeba iść raczej w te miejsce. O Boże! Grim! Wiem, że mój przyjaciel jest w pomocy, no ale... Eksploracja jest ważniejsza. Dobra. On uciekł. Grim! Uciekłeś! Ja nie dam. Chodź tu, musimy iść po innych! Uważaj cię! Będziesz miała towarzystwo! Lara! Kurde. Tutaj! Ona na dziedzinie!
Zamknięci w środku, ale wiem gdzie. Chodź tu do mnie, to wydostaniemy ich razem. Stąd nie dam rady się wspiąć. A, niech to szlak. Oni mają tu jakieś dźwigi towarowe. Spróbuj je uruchomić i podejść z drugiej strony. Okej, zrobi się. No dobra. Tak, jeszcze pozbieramy co się da. A propos amunicji. Kastujemy amunicjum. Dobra, ci na razie sporządziu. Ile łuku? Jeszcze tutaj jest, jeszcze. O, dobra. Jeszcze tu jest. Dobra. Oż, co jest? Coś tu tam było. Dobra. Teraz jesteśmy na terenie wroga, co mi tu napierdzielał. Cały czas mi tu jakoś świnia burczy. Pytanie, no, czy coś tu jest? I tu jest lina, żeby się tam dostać, ale chwileczkę. Co tu jest? Jest tu coś ciekawego. Nic Stolara nie widzi, no to raczej nic tu bardzo nie ma. Nawet jak się bliżej podędzie. Wodospad. Dzika świnia. Każde PD się liczy. Co tu się odwaliło? W Japonii epoki Edo tradycyjny strój męski nie miał kieszeni. Inro były miniaturowymi pojemnikami, w których przechowywano rzeczy osobiste, czymś w rodzaju starożytnego portfela. No tak, grunt to mieć portfel. Nieważne ile masz pieniędzy, czy 0, czy 100 tysięcy. Grunt mieć portfel, dobra. Jak się mówi, szczyt głupoty. Kupić portfel za ostatnie pieniądze. Dobra, tu już wszystko pozwiedzał, tak? Dobra, tu idziemy tu, gdzie... A, tu jeszcze coś jest? A nie, to w sumie no, amunicja. Dobra. No to idziemy. Idziemy, gdzie my mieliśmy iść. No zobaczmy, tu jest. Tu jest też coś, ale my musimy dostać się do niego na razie, tak? Tu jest jakiś coś. Nie wiem, co to coś robi. Aha! To na razie nie wiem. Mogę jeszcze Ups! Tam będzie... No co jest? Tu widzę coś. Teraz
Dobra. Coś tam na dole chyba jest do zebrania. No ale teraz za bardzo nie wiem, jak tam zejść. Zaraz zobaczymy. Tu jest jakieś zejście na dół. O. Amunicji pełno. Teraz nie wiem, czy tu jeszcze można zejść niżej. Jak myślicie? No zejść na pewno można, ale czy można potem wejść? Oj. No i znalazłem. Dobra, skrzynia. Jest tu jeszcze coś warte mojej uwagi. Czekaj, tu nie byłem czasem. Nie. To jest tu, co tego Lei Jelenia znalazł. Aha. To ciekawe. Dziwne mi się to jakoś tak połączyło. Chyba, że to nie... Chwileczkę. Coś mi tu nie gro. Na pewno to jest to. Tak, no dobra. No to dziwne. Tam było wejście do góry co do szczelu. A tu było przejście po prostu dalej. No bo już myślałem, że to po prostu taka skopiowana lokalizacja i tu jest znajdźka do zmyłki. Ale jednak niestety... Niestety nie. Nie ma znajdźków. Dobra, no to idziemy dalej. Idziemy do tego młynu, skąd w nas strzelali. Jeszcze. Dobra, pozbieramy ile się da. I co się da. Ale staram się używać wszystkiego po trochu. No tak, ale no karabinu nie użyłem. Nic nie szkodzi. Potrzebuję pomocy! Ruchy!
Dobra. Typy załatwieni. Co to jest za kociu? Co tu się dzieje? Punkty doświadczenia. Mamy to. O! O! Z tej pozycji raczej mi się nie uda. Nie wiem. Ostatni. No i się udało. No i ładnie. Dobrze, teraz tu byłem. Z tej strony przyszedłem, tak. Jest jeszcze coś tu ciekawego? Tutaj. To może pochodzić z czasów dynastii Yuan. Może to z zaginionej floty Kublai Hana. Chwila. To podróbka. Made in China. Rej China, no. Jak wszystko wyprodukowane. Tak, teraz żebym się zgubił. Zobaczmy co... Aha, tu jest. Nie ma wejścia. Co to jest? Aha. Czyli trzeba to rozwalać. No dobra, wyłączenie alarmów. Czyli tam jest drugi. A tam był na początku, co start, no to jeszcze był ten alarm. Kurde, że się jeszcze się nie skapłem, żeby to zniszczyć. Nie pomyślałem tak, no a na pewno tego nie idzie zniszczyć. Teraz się okazało, że się da zniszczyć. No dobra, chwileczkę. A, strzały, dobra. O, tam coś jest.
zaraz tam pójdę. Kurde, niby takie kurde chwila momentu, a dużo do znajdzenia mamy. I kurde, skrzynki i jakieś skarby i jakieś grobowce. No i mamy, ale to zakończymy, znaczy zakończymy, jak wrócimy. A, czyli tu jest to, gdzie my zdobyli te mnóstwo skrzynek. No tak, obejrzymy ten grobowiec. Co my tu mamy? Czy to jest jakiś grobowiec? Czy co to jest? Znaczy grobowiec, ale taki trochę dziwne wejście do tego, nie? No to niezłe wejście, no. Dobra, o, skrzyneczka. I można iść w tą stronę i w tą stronę, tak? Ale pytanie, gdzie jest prawdziwa droga? Gdzie jest droga boczna? Co to było? No mam pytanie, to była droga boczna? Mogę zobaczyć, no tutaj. Dziwne. Co się tu dzieje? Dotarliśmy. To jakiś warsztat. Solari całkowicie przejęli kontrolę nad starymi miejscami na tej wyspie. Mamy jakąś beczułkę. Tylko muszę chwilę pomyśleć, żeby to rozgryźć. Tu mamy wejście. A co to robi? O! No dobra. Ja mogę teraz podpalać, nie? Zobaczmy, co się tu stanie. Te rzeźbienia są stare. Mają setki lat. No ale nie wiem, co mam zrobić w sumie. Gdzie ja mam te beczki ciepnąć? Muszę chwilę pomyśleć. O, kurde. Tu jest jakiś ogień. Nie wiem właśnie, czy tutaj. Kurczę, no. No nie jestem pewny. Co tu trzeba zrobić? Ogień jest. Co mam, chimiko rozwalić ten posąg?
To idzie podpalić, no strzelamy do tego, a... I co to coś dało? Nie dało nic. Instynkt przetrwania. To może posłużyć jako rampa. Muszę to tylko czymś obciążyć. Czekaj, to może posłużyć jako rampa. Nie wiem, że tymi beczkami, bo to mnie rozdziwi. Kurczę. Dobra. Coś mi się udało, no. Może byłem załamany, że się tego... Nie uda mi zrobić. Wszystkie te miejsca zostały zbudowane na starożytnych ruinach. Zły trik. Dobra, idziemy stąd. Zobaczymy jeszcze, co ja tam. Jak jest te wejście tutaj. Te wejście, co było, no. Te drugie. Którędy ja przyszedł? Nie tędy przyszedł. Nie wiem, naprawdę. Dobra, nie ma. Tak. Zobaczymy, co my tu w ogóle mamy do roboty. Jeden punkt umiejętności. To zobaczmy, nie. No, tutaj jeszcze mamy. Co my to opanowali? A, cios czekanym. Ponoć na ból raczej będzie ok. Mam kurde już 2500 punktów. No i tak dalej będę czekał, aż mi się coś z łukiem ulepszy się.
Dobra, no to zakończymy ten odcinek tutaj. I następnym razem będziemy podróżować tymi wagunikami, można tak to nazwać. No to popatki, do zobaczenia.